Na Stewarta Bartona padł cień. O kurwa! A to jest dedykowany odcinek cały, okej, nie pamiętam. Skarżenie o wykorzystywanie niepełnoletnich dziewczyn. Zrobiłem w tym temacie własny research i skontaktowałem się z jedną z rzekomych ofiar, która twierdzi, że ma dowody potwierdzające winę Stew. No i tu też pojawia się problem, bo chłop mówi: Kasz pyta mnie, czy dzisiaj pójdę! Panie Wiesławie, pan nie kurwa na burdel! Tak jest! Lecimy w burdel, kurwy! Dziękuję bardzo, panie Sosin! Dziękuję za grubą świnkę, skarbonka rozbita. Fame dojebany. Dawid przesyła 25 złotych. No ok. Rozumiem. Będzie wyrok, będzie winny i to jest spoko. No tak, tak jest prawo w Polsce. Ale byłem ciekaw, jakbyś się zachował, jak był. Bo NP wątpię, że Nitro odwróciłby się od Dubiela. Znaczy ciężko powiedzieć w moim przypadku, że ja bym się od Dubiela na przykład odwrócił, bo ciężko jest powiedzieć, że ja mam jakieś większe relacje z Dubielem. Ja z Dubielem na dobrą sprawę jesteśmy na cześć. Widzimy się na evencie, mówimy sobie cześć. Jest moim znajomym z branży, czy może jest bardziej kolegą mojego kolegi. Nie mamy jakiejś specjalnie relacji, nigdy ze sobą prywatnie nie pisaliśmy. Dubiel do mnie zadzwonił raz w życiu i zadzwonił do mnie po to, żeby zapytać się, czy chirurg, u którego robiłem rękę, jest faktycznie dobry, czy jestem zadowolony z operacji, bo on też musi się w operacji poddać. I to moja była jedyna rozmowa, jeden na jednego z Dubielem. Tak to ja się z nim widywałem, to widywałem się na przykład gdzieś tam, nie wiem, na wspólnym obiedzie ze wspólnymi znajomymi na jakimś evencie, tak? Bądź ewentualnie widywałem się na korytarzu konferencji. Także tak. Także tyle mam do powiedzenia w tej kwestii. Natomiast nie mówiłbym, że ktoś coś wie i powiedzieć nie chce, bo tego kurwa nie wiemy. Nie wiemy. Czy na pewno? Oprócz tego, wokół programu Twoja twarz brzmi znajoma, wybuchł ogromny skandal. Lexi wpycha swojego 17-letniego brata do walki w klatce, a Nolif jest krytykowana za organizowanie zbiórki na swojego psa. I to nie wszystko, o czym dzisiaj porozmawiamy, bo jak zwykle... W ogóle ciekawe, bo... Dwa z tych tematów zostały poruszone też na podcaście, który wczoraj nagrywaliśmy. Podcast będzie jutro dostępny na kanale, więc możecie sobie obejrzeć. Dzieje się bardzo dużo, ale nic się, drogi widzu, nie martw. Ja nazywam się Tomasz Andrzej i będę twoim przewodnikiem. A zaczniemy sobie od kontrowersyjnej zbiórki Nolif. Dlaczego takiej kontrowersyjnej? Influencerka poinformowała, że jej pies Leoś dostał ataku padaczki i ma aktualnie podejrzenie guza mózgu. Już pierwsze badanie, które zalecił lekarz, ma rzekomo kosztować ponad 1500 zł, więc zapowiada się na to, że jeżeli diagnoza się potwierdzi, to całość leczenia psa może być stosunkowo droga. W związku z tym Nolif poinformowała, że wszystkie donaty z dzisiejszego streama zostaną przeznaczone właśnie na psa Leoś. No i to jest mega chujowe. Mimo całej sympatii mojej do Nolif, to uważam, że to jest naprawdę mega słabe. Nie rozumiem tego, bo naprawdę Nolif wydaje się sympatyczną osobą. Naprawdę. Spoko osobą jest. Prywatnie jak się rozmawia, bardzo w porządku. I ja rozumiem, że masz prawo zrobić sobie live'a i zrobić sobie cel donate'ów, jaki ci się wymarzy. Nie wiem, celem donate'ów może być równie dobrze to, że kupisz sobie papier do dupy pokryty złotem. Twoja sprawa. Jak ktoś na to wpłaci, to zajebiście. Ale słabo jest moim zdaniem robić cel donate'ów na zasadzie leczenie mojego pieska w momencie, w którym niezależnie od tego, czy te donate'y się pojawią, czy nie, ty masz pieniądze na leczenie tego pieska i jest to swego rodzaju gra na emocjach. Więc ja nie rozumiem, dlaczego takie kroki zostały poczynione w tej kwestii. Ogólnie mam wrażenie, że w ostatnim czasie Nolif dużo takich kroków mało logicznych stawia w internecie. Nie wiem, czy to jest ta burza hormonalna po zmianie płci, z którą sobie nie radzi, czy z tego to wynika, ale jest to po prostu mega dziwne i słabe. I z jednej strony ktoś by powiedział, no ale zwierzę ma poważny problem, trzeba mu pomóc, więc to chyba... Zobacz komentarz pod filmem, okej, zobaczymy. Nie sugerowałem nigdzie, że nie mamy pieniędzy. Wiem, że dużo widzów śledzi los naszych psów, więc informujemy na bieżąco o wszystkim. Poprzednio zbierałam na WR-kę i też używałem zwrotu zbieram na. Nigdzie żeśmy nie mówiły o zbiórce charytatywnej, a na Twitterze to głównie to słowo wywołało trigger, bo Bez dodał to zdanie w swoim poście. Poprosiłam o obecność widzów, nie by sugerować, że nie mamy ani grosza, choć jest ostatnio ciężej niż kiedyś, tylko dlatego, że wiedzieli, że ich trzymamy kciuki, to też się liczy. No nie wiem, czy jak wejdą na live'a ludzie i napiszą na czacie trzymamy kciuki za pieska, czy coś to zmieni. No nie, no moim zdaniem to tłumaczenie jest takie no średnio logiczne. W sensie ja mówię, masz prawo zbierać na co zechcesz na live'ie, ale jednocześnie jest to troszeczkę taka insynuacja, daj mi pieniądze, pomóżmy zwierzaczkowi, nie?
Chyba dobrze, że Noliv zbiera pieniądze na to, żeby... Stary, ty masz wsparcie, to trochę brzmi jak socjal. No oczywiście, że tak, bo żyjemy, kurwa, w świecie socjalistycznym. Żyjemy w świecie datków. Jeżeli ktoś dostaje, kurwa, 800 zł za to, że się spuści w kobietę, to dlaczego ja nie mam dostawać, kurwa, datków za to, że oddycham? Więc zostawiłem sobie 500 zł, a może ktoś doceni, kurwa, że oddycham, bo jest to ciężki proces i też mi wpłaci. Socjal guru, kurwa, tak jest. Prawda, mieć hajs na wyleczenie Leosia. Komentujący są jednak innego zdania. Ludzie zwracają uwagę na fakt, że Noli wielokrotnie chwaliła się swoimi dużymi przychodami z OnlyFansa, które miały sięgać nawet kilkuset dolarów dziennie. Teraz zarabiam około 200-300 dolarów dziennie. Po filmie z Karnowskim zarobiłam na OnlyFansie około 7000 zł, po tym jego samym filmie. Pojawiły się w związku z tym zarzuty o wzbudzanie współczucia. Ludzie zwracają uwagę na fakt, że to dziwne, że Noli w tyle zarabiając potrzebuje zbiórki. A także podkreślony został fakt, że przez tego typu akcje prawdziwe osoby, które potrzebują pomocy, jej nie otrzymują. I z jednej strony ciężko się z tymi komentarzami nie zgodzić. Jak się najpierw mówi o zarabianiu grubych tysięcy miesięcznie, a potem wspomina się o tym, że trzeba zapłacić 1500 zł na psa, no i nagle nie ma pieniążków, więc trzeba zorganizować zbiórkę, to wizerunkowo wygląda to dziwnie. Nawet mnie nie oznaczył. Wiesz co, prawdę mówiąc, to dobrze, że mnie nie oznaczył, bo wydaje mi się, że gdybyśmy posiłkowali się cudzymi materiałami, które trwają sekund 5 i byśmy stawiali oznaczenia, z jakich kanałów są, to byłoby to już lekką przesadą. No nie szukujmy się, ten fragment 5-sekundowy, który wyciął z podcastu, jest mało istotny w materiale 30-minutowym, który stworzył. Za dużo dymu chyba narobiłem. Z drugiej strony, trochę nie wiem, czy nie jest to burza w szklance wody wynikająca ze złego doboru słów. Bowiem gdyby Noliv po prostu zrobiła streama i napisałaby: cześć, dzisiaj jest cel donate'ów na Leosia, zbieramy na Leosia, bo słuchajcie, dostał padaczki, jest bardzo poważna sprawa, będziemy musiały wydać na pewno bardzo dużo pieniążków na jego leczenie, także możecie donate'ować, to nie jest chyba coś niezwykłego, co komukolwiek szkodzi, bo streamerzy zbierają donate'y przez cały czas i jest to element ich pracy, a także pewnej interakcji z widzem. Natomiast w storce partnerki Noliv rzeczywiście pada zwrot: następne streamy będą w całości poświęcone zbiórce pieniędzy na diagnozę Leosia. Jeśli nie macie jak wesprzeć finansowo, wystarczy wasza obecność. No to są słowa sugerujące, że u pań się bardzo nie przelewa, mają problem z zebraniem kwoty 1500 zł i organizują jakąś zbiórkę na tego psa i potrzebują wsparcia finansowego. Co oczywiście kontrastuje z wypowiedziami o zarobkach na OnlyFansie i wyszło dziwnie. Mój uroczy kot Kaktus zachorował swego czasu na FIPA, bardzo poważną chorobę z 97% śmiertelnością wśród kotów i jedyną opcją na uratowanie go była bardzo droga eksperymentalna terapia kosztująca ponad 15 000 zł. Więc z racji, że go kocham, to po prostu wydałem te pieniądze i bardzo dobrze, bo udało się go uratować i dziś jest super szczęśliwym, wesołym kotem podsiadającym nas z rewo na podcaście Zgrzyt. Natomiast nawet gdybym tak nie Kurwa, jakby byście wiedzieli, ile ja w Kubę zainwestowałem. I też się, kurwa, nie chwaliłem. I też zbiórek nie robiłem. On nie zarządzał swoimi pieniędzmi zarabianymi jak... Tego skurwiela nie wystarczy, kurwa, zwykłą paszą dla gęsi nakarmić. Ten kutas steki jadł. No. Jako influencer i nie miałbym takiej kwoty, to po prostu bym pożyczył, bo my jako youtuberzy, influencerzy, tiktokerzy, freakfighterzy zarabiamy serio obrzydliwe pieniądze. Obrzydliwe nie, że złe, tylko obrzydliwie duże. A na samym tylko portalu się pomaga, są, uwaga, 632 strony zbiórek, Rafał założonych przez ludzi, którzy nie mają takiego szczęścia, żeby... Ciekawe, dlaczego Wardega jeszcze do lasu nie poszedł, albo nawet live'a nie odpalił. Przesiedzi cicho sprawę i odezwie się, jak będzie bezpieczniej. Może poszedł do lasu, może zbiera jakiś materiał dowodowy, może coś w tym temacie nagra. Nie wiem, to już pytanie trzeba wysłać do Wardęgi, a nie do mnie. Każ pyta mnie, czy dzisiaj pójdę. Panie Wiesławie, pan mnie wiedzie na bur socjalistyczny. Kurwa, Europa, zajebiście. Łap socjala XD, pozdro stary S. Dzięki stary, pozdro. W ogóle dzisiaj byłem mega przemęczony i powiem wam szczerze, zastanawiałem się nad tym, czy chce mi się live'a robić, bo naprawdę chłop dał mi taki wycisk na siłowni, że myślałem, że zdechnę, a bardzo dziwne ćwiczenia wykonuję, które wydają się być delikatnymi, a są niesamowicie męczące. Naprawdę jestem w ciężkim szoku, jak taki wysiłek jest w stanie rozpierdolić organizm i układ nerwowy. Masakra. I w ogóle taką ciekawostkę mogłam jeszcze powiedzieć odnośnie tego, jak działa nasz organizm, czego się dowiedziałem. Ty też tak samo jak Wardęga mówiłeś na streamie, że jest jakaś afera, która będzie największa na YouTubie, a też nic nie powiesz.
Kurczę, na ten YouTubie niezdrowo się zrobiło. No i widzisz, jest pewna różnica w tej kwestii, bo oczywiście powiedziałem coś takiego i było to niepotrzebne i co zrobiłem, kurwa, tydzień później? Przeprosiłem i powiedziałem, że pod wpływem ekscytacji, bo dostałem pełną wiadomość, powiedziałem coś, czego mówić nie powinienem i było to, kurwa, chujowe i niepotrzebne. I tyle. Ja nie wymieniłem żadnego nazwiska, ja nie powiedziałem, co mógł ktoś zrobić, nie powiedziałem absolutnie niczego. Powiedziałem tylko, będzie wielka afera. Równie dobrze mogłoby być to baitem. Więc inaczej jest personalnie powiedzieć, że ktoś coś ma na sumieniu i zasugerować, co może być na sumieniu, a inaczej jest powiedzieć, będzie drama. Więc nie porównuj tych dwóch sytuacji, bo właśnie to jest niezdrowe, żeby porównywać rzeczy, które no bądź co bądź są po pierwsze nieporównywalne, a po drugie, mimo że nie było to aż tak straszne, to za to przeprosiłem, bo stwierdziłem, że nie było to wcale potrzebne i się kurwa wyrwałem jak Filip z konopi. No. Ale zastanów się dobrze nad tym, czy oby na pewno jest to porównywalne, co teraz napisałeś. I don't think so. Móc zarabiać w internecie poprzez bicie się po mordach na Fame MMA albo pokazywanie ciała na OnlyFansie. Więc wydaje mi się, że potencjalna pomoc finansowa powinna płynąć do nich. W związku z tym zostawiam wam w opisie link do strony Się Pomaga, gdzie możecie zbiórki przejrzeć. Wybierzcie sobie jakąś fajną, wpłaćcie coś. Bo z całą moją sympatią do OnlyF i jej partnerki i do jej chorego psa Leosia, to myślę, że poradzi sobie z zebraniem odpowiednich pieniędzy na jego leczenie. I pomimo, że nie chcę... Ja mogę coś takiego, ja powiem szczerze, ja bardzo nie lubię przepraszać. Ale nie dlatego, że to godzi w moje ego, że o Boże, ja muszę kogoś przeprosić. Nie. Ja nie lubię przepraszać, bo ja bardzo nie lubię się mylić. No ale niestety zdarza się, że się mylę. Czy często, czy nie często, nie jest to ważne. Czasami się pomylę. Więc ja uważam, że jeżeli faktycznie się pomylę i nie mam świadomości, że się pomyliłem, ale ktoś mi to wytłumaczył i dochodzi do mnie, ty faktycznie masz rację, pomyliłem się, to nie widzę nic złego w tym, żeby przeprosić. W sensie uważam, że wtedy jest to moim obowiązkiem. Nie lubię tego robić, bo to świadczy o mojej pomyłce, natomiast akceptuję to, że nie jestem nieomylny. Syst tyle. Przesyła 2 zł i 93 grosze. Witam u ty tego. Nie jestem utyty, kurwa, ja mam okej formę, tak szczerze. Może nawet za tydzień wrzucę zdjęcie bez koszulki na Instagrama, to mi się zacznie wyzywać. Nie nikomu zaglądać. Miałem powiedzieć, jak działa organizm. O, to odnośnie palenia kalorii jest taka ciekawostka. Ja się dzisiaj tego od trenera dowiedziałem, a nieskromnie mówiąc, prowadzi mnie taki ziomek, który naprawdę jest profesjonalistą w swoim fachu. Wszyscy Wrocławie go polecają. Jeden z lepszych gości podobno pod kątem wiedzy właśnie zgromadzonej w treningu. Wspieramy program Rafciu Plus. Dziękuję bardzo, panie Danielu. Jedyny program warty wsparcia. Świetna decyzja. Bo ogólnie każdy nasz wysiłek, który wykonujemy, wysiłek fizyczny, to jest wysiłek, który jest wysiłkiem kalorycznym. To znaczy ten wysiłek pali kalorie w naszym ciele, tak? W takim dużym uproszczeniu. I wiecie, że da się takie rzeczy pomierzyć, nie? W sensie są urządzenia, które mierzą ci, jak wiele kalorii spaliłeś danym wysiłkiem. To jest proste. A wiecie, ja tego na przykład nie wiedziałem, dzisiaj się dowiedziałem, że w momencie, w którym wykonujesz trening i ten trening, poza tym, że jest wysiłkiem fizycznym, jest wysiłkiem intelektualnym, z tego tytułu, że poznajesz nowy wzorzec ruchowy, uczysz się nowych ruchów, musisz wykonywać poprawnie pewne ruchy, to wtedy też palisz więcej kalorii, bo wchodzi w grę też właśnie wysiłek umysłowy? Ja tego nie wiedziałem osobiście. Bo wtedy skupiasz się na tym, żeby całe ciało kontrolować, całe twoje ciało jest napięte. Po pierwsze przez to, że gdzieś tam uważnie starasz się wykonywać pewne ruchy, a po drugie to, że skupiasz się na tym, dodatkowo jeszcze pali więcej kalorii w twoim ciele, dlatego też jesteś przemęczony. No. No, taka ciekawostka. Do portfela, no to tak na zdrowy rozsądek myślę, że panie sobie poradzą. Pozostając natomiast w temacie psów, to nie wiem, czy poradzi sobie piesek pani Sylwii Szczepańskiej. Bardzo mały piesek, którego rozmiar nie pozwala mu się obronić przed głupimi pomysłami swojej pani. Na przykład takimi jak ten. Proszę po kolację. Smacznego. Smacznego. No jedz sobie, jedz. Przecież, no jedz. Jedz go. Jest go. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, kim jest ta pani, chyba modelką, ale na przykład na Instagramie ciężko zrobić research, bo jej profil został już usunięty. Być może w związku z tą storką, którą na nim zamieściła. Najpopularniejszy artykuł, który można znaleźć na jej temat, na samej górze wyników wyszukiwania Google'a, to taki sprzed 2 lat, w których jakaś inna pani, Justyna Gradek, zarzuca pani Szczepańskiej, że jej mąż ją z nią zdradzał. A sama pani Szczepańska miała jeszcze innego faceta oskarżyć o...
na niej. W związku z tym ciężko powiedzieć, z czego znana jest pani Szczepańska, poza tym, że jest znana z tego typu incydentów. No i po zobaczeniu nagrań z jej bardzo wesołej zabawy z psami, polegającej na wkładaniu jednego psa do pyska drugiego, internet zawrzał. Jakim trzeba być z***nym, żeby robić takie rzeczy? Ale się wściekłam. Tempa k***a. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, tempa kurwa mnie rozjebała akurat. Ja lubię takie proste, ale dosadne komentarze. Dalej, to tylko niektóre krytyczne komentarze, które posypały się pod tweetami z repostem tego wideo. Pani Szczepańska zdecydowała w mocnych słowach się do tego odnieść. Ludzie, czy wy jesteście nienormalni? Serio? Maltretuję psa? Ja tego psa kocham nad życie. Ma lepsze życie niż nie jeden z was. To były żarty. Te psy się całymi dniami podgryzają, bawią. W dużym skrócie, modelka twierdzi, że nic złego nie zrobiła, że te psy cały czas się podgryzają i w ten sposób bawią. I ludzie są straszni i obrzydliwi, a ona swoje psy kocha i nigdy by ich nie skrzywdziła. I tak sobie myślę, że jest różnica pomiędzy sytuacją, w której te dwa psy po prostu się ze sobą bawią, a taką, w której jeden z nich jest przymuszany do jakichś dziwnych rzeczy poprzez bycie podnoszonym z ziemi. Powiem szczerze, że wygląda to dziwnie, natomiast jednocześnie ja nie mam pojęcia, dlatego że sam psów nie posiadam i nie wiem, jak to wpływa na psychikę zwierzątka, ale nie wygląda to specjalnie optymistycznie. Nie wygląda to, jakby piesek na ręku, który jest, się w tym momencie świetnie bawił, nie? Natomiast to ja nie mam pojęcia. I na siłę wkładanym do pyska drugiego, o wiele większego psa. No to tak jakby powiedzieć, że jak ktoś ćwiczy sztuki walki i daje sobie po twarzy w oktagonie, no to potem jak się go złapie pod żabką i da się mu po twarzy po prostu, to to jest okej, bo przecież ta osoba lubi się bić, no więc w czym problem? No ale pani Sylwia tego nie rozumie i woli swoich obserwujących mocno. I mimo ta sytuacja Noliw to taka przypierdolka bez powodu. Nieważne ile zarabia, zawsze możesz poprosić o pomoc finansową. Nikt cię nie zmusza wpłacać, jest to opcjonalne. Oczywiście masz rację częściowo moim zdaniem, znaczy faktycznie, nieważne ile zarabiasz, masz prawo na przykład mieć włączone donaty. No nie wiem, Freak Fighterzy zarabiają setki tysięcy za walkę, a mimo tego mają włączone donaty i też zarabiają z dotacji. Natomiast w tym momencie można powiedzieć, że ktoś płaci im za ich czas, za to, że razem z nimi się dobrze bawi i ma świadomość tego, że te pieniądze motywują tego gościa, żeby robił te streamy, no i mają świadomość tego, że też jest to właśnie, tak jak powiedziałem, ich praca. Albo to nawet nie jest ważne, samowolnie wysyłają sobie pieniądze. Tu chodzi, że jest to swego rodzaju taka gra na emocjach, czyli mój piesek jest chory, pomóżmy mu wspólnie, jak zbierzemy, to wyślemy go na leczenie. To przekaz może być taki, który troszeczkę... No zły to ma być dźwięk, moim zdaniem. Moim zdaniem zły to ma być dźwięk. Grosze. Link do YouTube. 44 bary freestyle, zapraszam do odsłuci ocenki D. No nie wiem, stary. Dzięki, stary. Wyzywać. A jakaś ta flądra mi oznacza, że mają mi psa zabrać? Póki co jej instagramowy profil został usunięty, a sprawa została zgłoszona do Diozu, więc zobaczymy, co się dalej w tym temacie wydarzy. Wiele osób zastanawia się też, co się dalej wydarzy z Kawiakiem, który ostatnimi czasy zyskał popularność przez swoje mocno patologiczne... Ja nie rozumiem jednej rzeczy, w sensie ja kumam, bo... Kurwa, jakby to mieć. Ja rozumiem, że na przykład Konopski wyjął temat tego śmiecia. Bo to ustalmy jedną rzecz. Człowiek jest człowiekiem, człowiekowi należy się szacunek, ale człowiek może z człowieka stać się kurwą. I moim zdaniem ten Kawiak już nie zasługuje na miano człowieka, jest po prostu kurwą. Bo jak już ktoś zatraci jakiekolwiek wartości w swoim życiu, to traci swego rodzaju człowieczeństwo. No nie oszukujmy się, tak samo jak dla mnie człowiekiem już nie jest pedofil, nie? Dla mnie to jest kurwa, to jest zwierzę, to jest coś, co powinniśmy zamknąć kurwa w klatce, żeby nie robiło krzywdy otoczeniu. Ja rozumiem, że Konopski nagłośnił jego case po to, żeby zmotywować jakieś organy być może do tego, żeby zadziałały, bądź ewentualnie po to, żeby widzowie, widząc twarz tego zwyrodnialca, omijali go szerokim łukiem, tak dla nawet ich bezpieczeństwa, nie? Bądź ewentualnie, żeby właśnie taki fame mógł zbanować jego wizerunek, no powodów jest mnóstwo, ja to rozumiem. Ale myślę, że dalej powielanie tematu tego gościa jest bez sensu, bo myślę, że jego kolejne ruchy są tylko dowodem na to, że on tej atencji łaknie, on błaga o to, żeby ludzie o nim mówili. Nieważne w jakim kontekście, grunt, żeby mówili. Więc mi się wydaje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przemilczenie, kurwa, tematu tego zwyrodnialca i poczekanie, aż zaczną działać organy, bo podobno organy zostały też powiadomione o jego różnych wyczynach.
patologiczne zachowania, takie jak psikanie ludzi gazem pieprzowym po oczach, czy próba upozorowania swojej śmierci. Temat pana Kabiaka mocno nagłośnił Konopski. Jakiś czas temu mogliśmy też zobaczyć, że Fame MMA poinstruowało ochronę, aby na pewno nie wpuścili go na swój event, więc chłopak zdecydował się opublikować jakieś fejkowe screeny, że... Badacha ma już w dupie... Bardęga ma już w dupie Badacha od kiedy jest w GOATS. Kurde, to nie jest tak, że ja stoję w obronie Bardęgi, ale wydaje mi się, że przez fakt, że jest w GOATS, Bardęga może nie mieć czasu na to, żeby robić jeszcze content Watachy, bo podejrzewam, że w tym projekcie ma dużo pracy. Poza tym na pewno ten projekt jest bardzo opłacalny finansowo, to przynajmniej zgaduję, no skoro chłopaki się tak w niego angażują, więc pewnie to jest motywatorem, żeby to właśnie stało na pierwszym planie. A kolejny aspekt jest taki, że wydaje mi się, że mimo wszystko Bardęga, robiąc content dla dzieci, taki wiecie, bardziej luźny, humorystyczny, troszeczkę stracił powagi w oczach ludzi i wydaje mi się, że jak on by chciał, to by odbudował swój wizerunek właśnie takiego strażnika Teksasu, ale chyba jestem zmęczony i wybrał inną drogę. Ja też nie uważam, że w momencie, w którym jakiś kanał, na przykład komentery, chce zmienić branżę i idzie w innym kierunku, to jest coś złego. No nie wiem. Mi się wydaje, że ludzie mają po prostu za złe Sylwestrowi, bo lubili jego rolę na YouTubie. Że niby Boxdel go przeprosił i włodarz miał rzekomo zaproponować mu nawet walkę. Całość oczywiście z daleka śmierdziała fejkiem, a potwierdził to Boxdel, wstawiając film zatytułowany Pato streamer psikający gazem podrabia wiadomości. W tym wideo oczywiście potwierdzając, że takie wiadomości nie mają miejsca, a także zwracając się z przekazem do młodego człowieka. Odrobił screena, że niby go przepraszam, prawda jest taka, że nigdy do niego nie pisałem, dalej ma banicję na galeń. Masz jedno życie, to, że gdzieś tam trolujesz, rabiasz gdzieś tam moje wiadomości i tak dalej, wiesz, ja wam to bo ludzie i tak wiedzą, jaka jest prawda i pisali ci w komentarzach, że to jest joke. W federacji jest jeszcze ochrona, są ludzie, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i tak dalej i nawet nie jesteś świadomy, jak niektórzy zareagowali na to, co powiedziałeś. Ktoś może ci zrobić krzywdę za to, stary. A przede wszystkim nie rób krzywdy ludziom. Ciężko się ze słowami Michała Barona nie zgodzić. Wiecie, i to jest ten problem, nie? Bo ja naprawdę jestem chyba zbyt empatyczny, bo mimo, że ten człowiek uważam, że jest totalnym zjebem, to... Jak sobie tego zdjęcia z dzieciństwa wypłynęły i tam ludzie pisali podobno, że był bity w szkole, popychany i tak dalej, to mi jego jest w jakimś kurwa przynajmniej minimalnym gramie szkoda. I sobie myślę, że ten typ jest ofiarą swojej głupoty, ofiarą swojego wychowania, otoczenia, ale nadal uważam, że nie jest to wystarczające usprawiedliwienie. No to, co robi, jest kurwa tak obleśne, że... Nie no, w sumie chuj mu w dupę jednak, nie, chuj. Wyjebane w tę myśl, poproszę. Chuj był w dupę w sumie. Zastanawiam się natomiast, na jakim etapie jest sprawa pana Kabiaka, bo dobrze by było, żeby zniknął z mediów społecznościowych i dla dobra ludzi, i dla dobra jego samego. Z tego, co mi wiadomo, to Konopski miał podjąć w tej sprawie jakieś kroki, ale polski wymiar sprawiedliwości działa swoim tempem, oby to wszystko nie potrwało za długo, bo facet jest ewidentnie niebezpieczny i dobrze by było te idiotyczne zachowania ukrócić. Zdaniem co po niektórych, dobrze byłoby też ukrócić odgrywanie czarnoskórych piosenkarzy w programie Twoja twarz brzmi znajomo. To jest jeden z tych tematów, który na przykład mnie osobiście bardzo zdenerwował, bo też na podcaście ten temat poruszyliśmy, bo mnie strasznie wkurwia to, w jakim kierunku zmierza ten świat. I ja mam takie wrażenie, wiadomo, że mówię to pół żartem i prześmiewczo, że na dzień dzisiejszy, jak jesteś osobą białą i nie daj Boże heteroseksualną, to jesteś mizoginem, mizantropem, nie mizoginem tylko, rasistą, faszystą, złym człowiekiem i potencjalnym przestępcą. A, i potencjalnym gwałcicielem, wiadomo, bo może jakąś kobietę napadniesz. To, jak przekaz medialny płynie z Ameryki czasami, to moim zdaniem jest przerażające. Po prostu jest to, kurwa, przerażające. I ja rozumiem, bo jeżeli się zagłębimy stricte w historię, to ja rozumiem, że blackface właśnie przez historyczne aspekty jest czymś bardzo złym w Stanach Zjednoczonych. Bo w Stanach Zjednoczonych faktycznie z osób czarnoskórych robiono niewolników. No i faktycznie kiedyś tam ludzie malowali się na czarno po to, żeby wyśmiać osoby właśnie pochodzenia afrykańskiego. No był tam olbrzymi problem z rasizmem. Ale warto pamiętać, że w naszej kulturze, w kulturze polskiej, nie mieliśmy takiego epizodu. Nie mieliśmy czegoś takiego. My nie płynęliśmy statkami, kurwa.
do Afryki i nie ściągaliśmy ludzi, z których robiliśmy niewolników, którym kazaliśmy pracować, kurwa, na plantacjach i których traktowaliśmy jak zwierzęta. Nie było czegoś takiego w naszej historii. Nigdy. I w momencie, w którym istnieje program rozrywkowy, który powstał bodajże w 2014 roku, bo ja czytałem na ten temat specjalnie, żeby też na podcaście się wypowiedzieć. W 2014 roku powstał ten program i ten program od samego początku miał taki sam zamysł, czyli osoby znane z polskiego show biznesu były charakteryzowane na osoby właśnie popularne ze wszystkich zakątków świata tak naprawdę, zarówno za osoby białe, za osoby pochodzenia azjatyckiego, jak i za osoby czarną skórę i nikt nie miał z tym problemu, a nagle ten nowoczesny świat, tak bardzo postępliwy, doszukuje się w tym kurwa problemu. Bo ktoś to zobaczył i stwierdził, że wrzuci do takiego głębszego nurtu pozapolskiego, to wypłynęło, podejrzewam, poza granicę naszego kraju również i zrobiła się wielka afera. Tylko że wydaje mi się, że trzeba odróżnić zabawę od rasizmu. I uważam, że w momencie, w którym ktoś powie żart o osobie czarnoskórej, jest taki popularny żart, czym się różni murzyn od balkonu, balkon utrzyma całą rodzinę. Jest to pierdolonym żartem, nie ma na celu nikogo obrazić. Trzeba taki żart odróżnić od wyśmiewania się z kogoś. Jeżeli gość zrobił charakteryzację i próbował odwzorować koncert czy piosenkę Lamara, to się od niego kurwa odpierdolcie. Co to kurwa jest w ogóle? Naprawdę chcecie w takim świecie żyć, w którym nic wam nie będzie można powiedzieć ani zrobić jako osobom dorosłym? Uważacie, że jest to kurwa normalne? Tomo, w Polsce nie ma rasizmu. Grzmi post na... I teraz patrzcie w drugą stronę. Przypominam, aspekt historyczny. Aspekt historyczny. U nas w Polsce nie było problemu z niewolnictwem. Nie było rasizmu nadmiernego. Oczywiście, ci osoby czarnoskóre miały mniejszą dozę tolerancji kiedyś. Jak najbardziej, ale nigdy nie było to tak skrajnie złe i niebezpieczne. Nigdy. Dlaczego osoba czarnoskóra może udawać osobę białoskórą, a osoba białoskóra nie może w formie performersu udawać osobę czarnoskórą? Co to jest? I najgorsze jest to, że są kurwa ludzie, którzy się też potrafią o to przypierdolić i oni idą tą narracją i zakładają kurwa kagańce każdemu po kolei. Na szczęście polski internet jest jeszcze taką ostoją normalności i jak sobie przejrzałem komentarze na Twitterze, bo sam się udzieliłem pod postem, w którym to wypłynęło, to dużo osób myśli podobnie jak ja w tej kwestii. I dla mnie akurat jest to duże pocieszenie, bo mam nadzieję, że przynajmniej ludzie, którzy są gdzieś tam z mojego rocznika, którzy pamiętają, jak wyglądały lata 2000, początek lat 2000 w naszym kraju, czy... No. To oni będą pamiętać, że nie było w tym nic złego, było to normalniejsze i mniej cenzurowane. Jest, kurwa, jeszcze gram nadziei na to, że skrajności zostaną ukrócone. I żeby przekaz był jasny, ja jestem przeciwnikiem rasizmu. Ja jestem przeciwnikiem ogólnie podziałów wszelakich, ja twierdzę, że podziały bardzo często tworzą lobbyści właśnie w imię tego, żeby skłócać ludzi między sobą, bo mają w tym korzyści. Ale właśnie ten skrajny nacisk na rasizm też jest próbą podziału, uważam. Przesyła 3 złote. Rafciu, ale też nie można mówić, że to kwestia kolonizacji. Jak prześledzisz historię Afryki, która kiedyś była mega bogata, to czarni sprzedawali cycha. Więcej wyjaśnione w filmie Hardcore The Achinko Afryce, dlaczego jest biedna. Ale stary... Pozdr PS, lewactwo to rak. Oczywiście, że też wzajemnie się sprzedawali, to jest normalne. W każdej nacji, czy w każdej historii, w historii każdego narodu, obywatele wzajemnie się sprzedawali, bo są ludzie i są kurwy. Rozumiesz? Jak u nas była wojna w naszym kraju, kiedy nas okupowali, to też znajdowali się Polacy, którzy byli konfidentami i mieli wyjebane w to, że jemu sąsiadowi stanie się krzywda, oni chcieli się przypodobać najeźdźcy. I takie kurwy też się zawsze znajdą. Były też nawet kurwy, bo ja akurat w temacie historycznym dużo materiałów oglądam, bo to jest ciekawy aspekt. Były kurwy, które potrafiły pisać listy na to, że na przykład, nie wiem, słyszeli, że sąsiad ma radio. Oczywiście posiadanie radia było absolutnie zakazane. Więc... Wszędzie znajdują się kurwy, które się sprzedadzą na znajomego, rodzinę i tak dalej.
na Twitterze, przeklejając zdjęcie z instagramowego profilu polsatowskiego programu, na którym widzimy, jak zwycięzca drugiego odcinka Kuba Szmajkowski wygrywa 10 tysięcy złotych za fantastyczne odwzorowanie postaci Kendricka Lamara. Tweet wygenerował ponad 1 000 000 wyświetleń, o temacie rozpoczęła się bardzo mocna dyskusja i... Chodziło mu raczej o to, że sprzedawali jako niewolników? Dobrze, stary, jak najbardziej, rozumiem. Ja nie twierdzę, że tak nie było. Ale czym to się różni od tego, co robiły inne nacje swojej nacji? Tak, tak było wszędzie. Polacy tak sobie robili, Żydzi tak sobie robili. W każdym kraju się znajdowały jednostki, które były kurwami. Ludzie, którzy nie mieli zasad. Przecież myślisz, że w momencie, w którym ty w czasie okupacji wysprzęgliłeś się na swojego sąsiada, to oni przychodzili i mówili nu, 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 tak nie wolno. No nie, to sobie były wywożone, były katowane. Nierzadko też pewnie tracili życie. I choć większość komentarzy zwraca uwagę na to, że sam występ nie był rasistowski i nie miał na celu poniżenia, obrażenia, wyśmiania, wykpienia i tu wklej jakiś dowolny jeszcze inny negatywny przymiotnik osób czarnoskórych czy samego Kendricka Lamara. Był on wykonany w konwencji programu, która polega na tym, że jego uczestnicy odtwarzają wykonania piosenek artystów różnych, starając się jak najbardziej do nich upodobnić. Całe oburzenie niektórych środowisk wynika oczywiście z tego, że w niektórych zachodnich kulturach, na przykład amerykańskiej, obecne jest pojęcie tak zwanego blackface'a. I jest to praktyka, która polega na malowaniu twarzy i ciała osób białych w taki sposób, aby przypominać osobę czarnoskórą. I szczególnie w USA, blackface jest postrzegany jako rasistowski i obraźliwy, a jest to bezpośrednio związane z jego historią, ponieważ wywodzi się on z czasów ogromnego rasizmu w stosunku do czarnych. Choćby w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych odbywały się tak zwane minstrel show, czyli przedstawienia zawierające piosenki, tańce, skecze, parodie, wykonywane przez białych aktorów, którzy bardzo często parodiowali osoby czarnoskóre, wyśmiewając ich oraz... No i co? Tak, jest to faktem. No tak, no ale co z tego? W programie w Polsce nikt nikogo nie wyśmiewał. Występ artystyczny, nie? Ich kulturę. W związku z tym blackface uznawany jest dzisiaj za obraźliwy i rasistowski. A co więcej, wiele krajów wprowadziło nawet przepisy prawne, które zakazują publicznego wykonywania blackface'a. No i słuchajcie, jak się dowiadujemy, w wyniku burzy, która wybuchła wokół programu, temat... Naturalius na Lampedusie. Co? A właśnie nagrałem jeden odcinek dzisiaj z chłopakami, dograłem się im. Nie zrozumiałem, o co chodzi. Dotarł do oryginalnego producenta, od którego Polsat zakupił licencję na ten program, i firma Benny J, bo to o niej mowa, zareagowała oburzeniem. Zapowiedziała dochodzenie wewnętrzne i podjęcie odpowiednich środków. Artykuł na Bezprawniku, z którego się o tym dowiadujemy, podkreśla, że show emitowane jest od 2014 roku i od samego początku programu, czyli od prawie 10 lat, konwencja była taka sama. Czyli jeżeli ktoś losował czarnoskórego wokalistę lub wokalistkę, to był odpowiednio charakteryzowany. I do tej pory nikomu to nie przeszkadzało. Autor artykułu na koniec pozwolił sobie na wyraz. Tylko widzowie, moim zdaniem rasizm jest na tyle popierdolony, że ludzie pod rasizm podpinają absolutnie wszystko. Ja na przykład ostatnio stwierdziłem fakt, jest to kurwa faktem, że osoby czarnoskóre mają dużo lepsze uwarunkowania fizyczne, genetyczne, do tego, żeby być na przykład świetnymi sportowcami w dziedzinie biegania na przykład, nie? Dlatego, że jest to faktem naukowym, że mają lepszą budowę genetycznie do tego, żeby biegać szybko. I to też już jest rasizm, bo mówisz, że ktoś jest inny. Ale inny nie znaczy gorszy, a nawet w tym przypadku powiedziałem, że inny to znaczy lepszy. W jakimś aspekcie lepszy, jednym, ale lepszy. Jak można to rasizmem, kurwa, nazwać? Wyrażenie prywatnej opinii, twierdząc, że jest to próba narzucenia dyktatu zza oceanu polskiej telewizji, zachowanie producenta woła o pomstę do nieba i że na życzenie Amerykanów i Brytyjczyków Polacy mają teraz zacząć się wstydzić. Pomimo, iż w naszym kraju nie ma rasistowskiej przeszłości. I ja się z panem redaktorem zgadzam. Po pierwsze, ten występ w żaden sposób nie odbiegał od konwencji programu niezmienionej od lat i nie był w żaden sposób formą parodiowania, wyśmiewania czy wykpiewania osób czarnoskórych. Po drugie, w naszym kraju, tak jak podkreślił autor artykułu, nie ma historii związanej z blackface'em i rasizmem wobec osób czarnoskórych. Tak, ten problem jest bardzo istotny w amerykańskiej kulturze i nie dziwię się, że tam... Kurwa, coś ty napisał w tym donejcie! Witamy. Widzę, że jest pan jednym z nas. Zapraszamy do naszego klubu. Wejściówki jedynie 300 zł na rozwój naszej organizacji. Ubranka rozdajemy na wejściu. Pozostajemy anonimowi. Stary! Zastanów się, coś ty napisał.
Tego rodzaju zachowanie mogłoby wzbudzić ogromne kontrowersje, ale my nie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Zresztą to działa w dwie strony. Czarnoskóry Nick Sinclair również był uczestnikiem tej samej edycji. Widziałeś ten występ, nie sądzę, że chłop nie dał z siebie 100%, ale ewidentnie nie miał głosu, żeby śpiewać Humble. Może dlatego ci ludzie z zagranicy uznali to za rasistowską żderę. Tutaj brak researchu i bezpodstawne oskarżenie. No to jednak w momencie, w którym oskarżasz kogoś o tak grube przewidzenie, to ten research należy zrobić, więc w momencie, w którym gość, bo ja uważam, że... Ja o tym mówię przede wszystkim dlatego, bo uważam, że gościu zasługuje na to, żeby ludzie poznali prawdę, bo też głupio by było, gdyby teraz facet wychodził na ulicę i był na przykład palcem wskazywany jako zły człowiek, rasista i tak dalej. Więc fajnie jest to wyprostować. Uważam, że facet, który był odtwórcą roli Lamara, nie zrobił niczego złego, i tyle. Z programu Twoja twarz brzmi znajoma. I nawet wygrał trzeci odcinek. Uwaga! Odtwarzając Mika Jaggera z Rolling Stonesów, który, uwaga, był biały. Sam pan Sinclair zresztą był bardzo aktywny w komentarzach, tłumacząc ludziom, że nie wiedzą, czym dokładnie jest blackface i jakim prawem mu wmawiają, na co powinien się zgadzać, a na co powinien się nie zgadzać. Duże kontrowersje wzbudziły. Aha, w ten sposób, rozumiem, czyli podwójne standardy, tobie wolno, mi nie wolno, dlatego że historycznie ludzie biali na innym kontynencie, inni ludzie na innym kontynencie zrobili krzywdę ludziom czarnym. To znaczy, że ludziom czarnym wolno robić jedną rzecz, a ludziom białym nie wolno. Dla mnie ma to w 100% logiczne. Rozumiem, facet ma rację, nie? No, mnie przekonał, naprawdę. Budziło też to, że pan Szmajkowski podczas tego występu nie ocenzurował N-worda, który jest po prostu fragmentem tekstu tej piosenki. Ale wiecie, N-wordów mogą używać tylko czarnoskórzy. Natomiast ponownie, to słowo nigdy nie było w naszej kulturze używane do pogardliwego określenia osoby czarnoskórej. Ale chuj w to, czy było używane, czy nie było, kurwa, jeżeli facet nagrał taki tekst, to jak ktoś śpiewa jego piosenkę, to śpiewa jego tekst, kurwa. Co ma mu, kurwa, zmienić? Nie mamy takiej historii. Choć oczywiście mieliśmy inne paskudne określenia, których użycie w przestrzeni publicznej było... A, nie zrozumiałem tego pana. Sorry. To przepraszam, pomyliłem się. Bardzo nie okej. To wstrętne, żeby o osobie czarnoskórej powiedzieć w jakimkolwiek kontekście, że jest czarnym albo asfaltem. Spoko. Kurwa, Gimper, ty pojebany jesteś! Dobra, ja pierdolę. W ten sposób, aha, okej. I jakby ktokolwiek użył w stosunku do czarnoskórego takiego określenia, to powinien jak najbardziej słusznie zostać zlinczowany. Czy takiego linczu powinien doświadczyć program Twoja twarz brzmi znajomo i Kuba Szmajkowski? Nie sądzę. Pozostając w temacie rasizmu, raper Alberto zarzuca takowy funkcjonariuszom policji. Jestem do tylu ze streamem w samych swoich malowali na czarno świn rasizm na maksa. Stary. Raper udostępnił wideo, na którym widać, jak zamaskowani policjanci rzucają go na maskę i skuwają kajdankami. Nie ja mam problem z prawem, tylko to prawo ma problem do mnie. Uprzedzenia rasistowskie funkcjonariuszy plus selekcja odzieżowa, bo jak chodzę w dresie, to w ich rozumowaniu już jestem podejrzany i posiadam. Aktualnie jestem prześladowany przez służby, bo robię rap. Na szczęście mam dobrego papugę. Tak napisał raper na swoim profilu na Instagramie. I to nie jego pierwszy konflikt z prawem. Bo jak wiemy, w zeszłym roku został on zatrzymany, a podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy nim pewne nielegalne zioło. Rozprawa w tym temacie swoją drogą dalej trwa, a raper twierdzi, że to, co zostało przy nim znalezione, to po prostu medyczna marihuana, na co ma odpowiednie dokumenty. W komentarzach pod postem rapera fani zwracają uwagę, że ich zdaniem potencjalna nadgorliwość policji w kontrolowaniu go raczej wynika z treści jego twórczości. Ja bardzo nie lubię, kiedy ktoś właśnie wyciąga argument rasizmu przedwcześnie, że tak powiem. No bo wiadomo, że osoba czarnoskóra może spotkać się z rasizmem, nie? Wszędzie. Ale osoba białoskóra też może spotkać się z rasizmem. Dla przykładu w Azji, w niektórych zakątkach Azji, też podobno ludzie białoskórzy są średnio lubiani. No ale to trzeba mieć logiczne powody, żeby wyjąć kartę rasizmu, nie? A nie sobie od tak po prostu...
Sprawdzają cię, bo machasz klamkami w teledyskach, opowiadasz, jakim ty to gangsterem nie jesteś, a potem płacz, że policja kontroluje. Real gangsta. Tu w necie wielki gangus, strzelaniny, kryminały, dealowanie. A jak cię zawijają, to nagle policja zła i rasistowska. Jeżeli kreujesz się na gangstera, to cię traktują jak gangstera. I tak dalej, i tak dalej. Ciężko się nie zgodzić, że istnieje o wiele większe prawdopodobieństwo, że to właśnie treść kawałków Alberto wpływa na chęć policjantów do potencjalnego zainteresowania się jego osobą, a nie samo to, że jest osobą czarną skórą. I ponownie miło widzieć w komentarzach tyle zdrowego rozsądku i spostrzegawczości odnośnie różnych zjawisk społecznych. Komentujący spostrzegli też, że najnowsze ogłoszenie na karcie Cloud MMA przekracza pewną granicę i powinniśmy się zastanowić, czy to aby na pewno dobry kierunek. 17-latek i 16-latek mają zmierzyć się na drugiej edycji gali Lexi Chaplin. I nieprzypadkowo o niej wspominam, bo jednym z zawodników jest jej młodszy brat. Kurwa, mnie bawisz za każdym razem to nagranie. No dobra, okej, okay. Tony, mój młodszy brat, 17-letni brat, będzie walczył na klaucie, okej? Okay? Ja pierdolę w oktagonie MMA. O ile nie jest niczym dziwnym. Ja się już nie mogę doczekać, aż na następnej gali będzie jej siostra, a potem jeszcze będzie jej stary. Tym, że nawet młode osoby trenujące sporty walki biorą udział w różnych amatorskich turniejach i na przykład w mistrzostwach MMA Polska. Powtórzę teraz jeszcze, to już mówiłem. Błagam, posadźcie młodego obok Denisa Załęckiego. Świetne to będzie, no obiecuję, świetne, nie? Mogą brać udział tak zwani kadeci mający od 12 do 17 lat. Tak młode osoby walczą jednak zaledwie jedną rundę, mają wykluczone bardzo dużo niebezpiecznych ciosów i dźwigni i na przykład w ogóle nie mogą zadawać ciosów w parterze. No i też jeżeli się nie mylę, to muszą mieć ochraniacze, czyli najprawdopodobniej ta walka będzie w kasku oraz ta walka będzie w ochraniaczach na nóżki. To są bardzo niebezpieczne. No i oczywiście walczą w kaskach i ochraniaczach, a także... Już nawet moim zdaniem przez sam ten fakt ta walka będzie dla samej widowni mało interesująca, plus ja nie uważam, że osoby nieletnie nie mogą się bić na turniejach wszelakich, bo kurwa nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy, naprawdę. Ale myślę, że freak fighty, które jednak są bardzo specyficznie nacechowane zachowaniami, to nie jest miejsce dla osób w wieku 16 lat. Tak twierdzę. O wiele grubszych rękawicach, które powodują, że ciosy nie wyrządzają aż takich szkód. I oczywiście Cloud poinformowało, że ta walka odbędzie się na specjalnych zasadach MMA semi-pro. Tylko dzięki Dodo. W każdej federacji może oznaczać to coś innego. Na przykład polski FEN w formule semi-pro wyklucza użycie łokci, ciosy kolanami na głowę i tak zwane skrętówki. No to tak szczerze, nie licząc kolan na głowę, to w semi-pro biją się prawie wszyscy polscy freakfighterzy. Konopki na swoim materiale zasugerował, że walka w semi-pro będzie oznaczać, że zawodnicy będą mieli kaski. Ale myślę, że to też nie jest takie oczywiste. Bo na przykład na gali Sharks Attack odbyło się właśnie trochę pojedynków w formule semi-pro. I choć zawodnicy rzeczywiście mieli... Chcesz, żebym był gruby, tak? To masz ostatni dzień bez diety, możesz się mylić. Napisałam sobie dwa, czyli to tylko otwarte, ale masz. Dzięki. A kupiłaś owoce? Kupiłam owoce, chcesz też? Czy wolisz tam? Nie, piłeś dla siebie. Co? Na spokojnie jest, tak? Nie. Bo widzowie, taka się wczoraj wydarzyła sytuacja, że Natalia sobie... Co? A to nic złego przecież! Nie, bo głupoty będziesz gadać. Nie będę gadał głupot. Nie. Koniec. Sprawy prywatne No to nie jest takie prywatne, nic się nie stało. Mam nadzieję, że nie naplułaś. Nie wiem, zaufaj. Wydałam jednak ponad 200 zł, jak coś. Jeszcze raz? No spoko, ale pewnie nie moje. Nie wierzę. I trochę większe rękawice. Powiem tylko tyle. Wydarzył się Adrian Polak kontra Ferrari. To kasków tutaj nie uświadczymy. W związku z tym zapewne dopiero na pierwszej konferencji dowiemy się, co dla Cloutu oznacza konwencja semi-pro i jak zabezpieczą młodych zawodników podczas ich starcia w oktagonie. Innym pytaniem, które należy sobie tutaj zadać, jest takie, czy rzeczywiście... No bo oni nas nie lubią, bo jesteśmy od nich lepsi, a cecha i krzywookich się nie lubi za to, że są gorsi. Stary, to ty piszesz.
Nie można. 16-latek i 17-latek, aby na pewno powinni brać udział w dawaniu sobie po mordzie na tego typu wydarzeniu. Już pomijając fakt tego, jak żenujące i nieciekawe jest przez Lexi wrzucanie swojego... Widzowie, chodzi o bułki. Brata na kartę walk. Nie zrozumcie mnie źle. Możliwość ćwiczenia sportu walki przez młode osoby to piękna sprawa. Autopromocja. Ostatnio w Hunterze na przykład otworzyliśmy mnóstwo grup dziecięcych i bardzo miło się patrzy, jak młode osoby przychodzą na zajęcia i się rozwijają. Tak w ogóle to zapraszamy. Ale nie wyobrażam sobie tej dwójki siedzących na konferencjach obok panów, którzy skaczą sobie do gardeł, wyzywają się od 60-tek, że się zapi... I ogólnie jak sobie na to zestawienie patrzę, to czuję... LLPTR przesyła 3 złote. Taka dziewczyna to skarb. Kto nie ma brzucha, ten słabo rucha XD. Kurwa mać, ale ja mam catering od jutra na 20 dni po pierwsze. Po drugie, ja mam naprawdę doskonałą sylwetkę zbudowaną, kurwa mać. Natalka? Chcesz pizzę? A coś innego? Co? Ananasa. Nie, dziękuję. Czuję, że przekraczana jest pewna granica, która przekroczona zostać nie powinna. I choć zapewne... Ananasa. Streamuje. Nie ma żadnego przepisu, który regulowałby to, że tego typu osoby nie mogą brać udziału w takich wydarzeniach, to jednak nie jestem do końca przekonany, czy ten pomysł zasługuje na aprobatę społeczną. Dajcie znać, co wy uważacie. Wiele osób w ostatnim czasie daje też znać, co uważa na temat Stewarta Bartona, youtubera znanego pod pseudonimem Stew, a wcześniej także jako Polski Pingwin, na którego materiałach wielu z nas się wychowało, bo twórca tworzył od naprawdę wielu lat, ale również od... 93 grosze. Wesia, przytul i podziękuj chamie. Skarb ci się z nieba spadł, nie doceniasz, nie żartuj. Doceniam, doceniam. Go pizzę proponowałem. A jaki masz banan? Hmm? A jaki masz banan? Aha. Okej. Okay. Rozumiem to przesłanie. No i co? Fajnie, tak się mieści. No co ty gadasz, człowieku? Znajome uczucie. Nie mam takiego! Pokaż. Mam mniejszego, tak szczerze. Przestań. No sprawdzam! Ile mi wchodzi? Teraz ty. Żartowałem, trzymaj. Nie sprawdziłam i pasuje. Co ty gada? Naprawdę wielu lat, 3 dokładniej, jest na naszej platformie nieaktywny. Temat jego zniknięcia nigdy nie został jednoznacznie i bezpośrednio wyjaśniony, a ludzie zaczęli na nowo interesować się jego osobą po ostatnich słowach Sylwestra Wardęgi. Lepiej robić kolabo z typiarą, to się wybiła kosztem 100. Jakie kolabo ja robiłem? Chodzi ci o to, że wystąpiło nas w odcinku? Przede wszystkim mnie zastanawia, dlaczego internet nie skojarzył faktów. Co, dlaczego, po co? To jest ciekawe. Sylwester wyraził zdziwienie, że internet nie łączy kropek i że gdzieś w powietrzu jest jakaś sytuacja, która powoduje, że on nieco inaczej patrzy na osobę fagaty. O tym samym zresztą jakiś czas wcześniej mówił w programie Aferki. Gdyby cały internet się dowiedział o czym, to trochę inaczej patrzy na fagatę. Wiedzą, czego pije. No, rząskie tereny. Tak, ale nie, no ja to wiesz, ja to... No to odpowiedz mi, gdyby cały internet się o tym dowiedział... O tej sytuacji, co tam jest w tle. Czy by inaczej patrzyli? Na pewno. Tego nie wiedziałem, że taka dyskusja była w Aferkach. To trochę. No widzisz, masz już odpowiedź, nie? No i słuchajcie, lawina ruszyła. Głównie na TikToku, bo tam duża część społeczności zaczęła się zastanawiać, co oznaczają tajemnicze słowa Sylwestra Wardęgi. I TikTokowi detektywi dokopali się do kilku materiałów sprzed około 2-3 lat, sugerujących, że Stew odszedł z internetu, ponieważ miał skrzywdzić jakąś 13-latkę. Wnioski zostały wyciągnięte na podstawie storiesów mówionych oraz pisanych byłej przyjaciółki Stewarta, czyli Sukanek, która przez moment była też chyba jego dziewczyną, ale też przyjaciółką i ta relacja między nimi była bardzo... Przecież ty mówisz, że chodziło o co innego w tej dyskusji w Aferkach? Serio? To nie pamiętam.
Nie, chyba nie. Ale w serio to mówisz, czy tak teraz chciałeś mi mindfucka zrobić? Naprawdę, ja nie wiem, nie kojarzę czegoś takiego. Kurwa. Co o co mogło chodzić wtedy? Coś musiało się wydarzyć. Możecie mi jakoś nakreślić? Jaki to był okres? Bo coś z Fagatą wtedy pewnie musiało wyjść. Jakąś aferę musiała puścić w internet. Teraz nadal nie wiem, czy bejtujecie, czy nie. Chodziło ci o rozmowę z Nitro i o inną aferę. No ja domyślam się, że o inną, bo o tym nie wiedziałem, ale o jaką? Nie pamiętam, żebym ja ten fragment widział, prawdę mówiąc. Ale teraz mi mindfucka zrobiliście, bo nie wiem, czy trolujecie, czy faktycznie to było. Mówili, że będzie coś grubego, ale chyba to było kartki. Nie, no ja nie mówiłem nic nigdy w kontekście Stewarta. O Stewarcie kurwa chuja wiem. Nie znam tego gościa. A dobra, no ale jak byłaś, słuchaj, jak był shot rok temu, bo to było mniej więcej w momencie, w którym ja się na fejmie biłem, ja coś takiego powiedziałem, to nie dotyczyło absolutnie tej sprawy. Ludzie sobie kurwa sami dopisują jakieś rzeczy. Ja powiedziałem, że niedługo ma wyjść gruba afera. Nie powiedziałem o kogo chodzi, nie powiedziałem o jakie rzeczy chodzi, powiedziałem gruba afera. I tydzień później, mniej więcej, przeprosiłem, mówiąc, że niepotrzebnie o tym mówiłem, że już chuj to. Ale nie chodzi o to, chodziło o coś zupełnie, zupełnie innego i to też się z tego wycofałem z racji takiej, że to było coś na zasadzie ktoś coś powiedział, żadnego dowodu nie przedstawił, ale powiedział, że coś wie. Ale nie chciał powiedzieć skąd to wie i stwierdziłem, dobra, no ja w czymś takim babrać się nie będę, jest to chujowe. I nigdy nie wymieniłem kogoś niku, nazwiska, imienia, czy nie nakreśliłem sytuacji. Także absolutnie nie. No. Co wszyscy myśleli o aferze budowlanej? No okej, no ale nie chodziło o to. Słuchaj, to coś kręcisz, spoko, masz rację. Komplikowana. Natomiast ta pani po ich rozstaniu zdecydowała się nagrać prawie 40-minutowe wideo, gdzie bardzo szczegółowo opisywała ich i Stewarta. To jest bardzo chujowe, że ktoś wyciąga jakieś słowa powiedziane rok temu i sobie dopisuje kontekst, w jakim mogło być to skierowane. Gdzie ja z Sergiuszem bardzo często bejtowaliśmy, o kurwa, serio? On to zrobił? Lol, ale niedługo będzie głośno. I sobie też często na live'ach żartowaliśmy, takie bejty kurwa puszczaliśmy. To takich rzeczy to się wydarzyło kurwa dziesiątki na live'ach. Relacje, następnie umieszczając na swoim profilu Insta Stories. Jestem naprawdę silna i myślałam, że nic mnie nie złamie, ale przez 5 lat byłam okłamywana i ktoś okłamywał mnie na temat tego, czy zrobił komuś krzywdę. I to nie chodzi o osobę pełnoletnią, tylko o osobę niepełnoletnią. Chodzi o osobę, która miała bardzo mało lat. Jestem strasznie przykro z tym, bo gdybym wiedziała, to nigdy bym na czego nie pozwoliłabym po prostu. Niedługo po wstawieniu tych nagrań tekstowo Sukanek dodała, że jest załamana, jak ktoś może być takim złym człowiekiem i że nie pozwoli już na to, żeby osoba, która jest była osobą publiczną. Pikanteris prawie dodaje prywatna głosówka Fagaty, którą ta wysłała do Sukanek, której twierdzi ona, że słyszała o tym, że youtuber miał uprawiać z 13-letnią dziewczynką. Nie wiem, czy on... No, ty na pewno o tym wiesz, bo on mówi, że ty przy tym byłaś i on mi o tym powiedział, bo się bał, że ty mi o tym powiesz. Ale patrzcie, bo kiedyś właśnie to jest to, co Polina pisała, jest trafnym określeniem, bo Polina powiedziała, ja ogólnie z tą dramą nie byłem zaznajomiony, bo to trochę inne lata. Ale powiedział, to się bardziej gdzieś tam powierzchownie cokolwiek wiedziałem, bardziej jak Sergiusz na LOLu, jak graliśmy wspólnie, o czymś wspomniał, że ta Sukanek coś tam kiedyś powiedziała. Paulina napisała tak, ona jest trochę pierdolnięca, więc wtedy nikt nie brał tego na poważnie. I właśnie
ja pamiętam, że jak ja pytałem wtedy chyba Sergiusza o co chodzi, to Sergiusz właśnie mówił, no ale ta sukanek to na dziwna jest, nieszczęśliwie zakochana i tak dalej, i że nikt jej na poważnie nie bierze, żadnych zawodów nie pokazała, bla bla bla. Więc pamiętam, że kiedyś tam dawno, dawno temu, nie pamiętam jak dawno, ale to już naprawdę kawał czasu, był taki chwilowy epizod właśnie, kiedy ona nagrała te stories, ale to się totalnie rozeszło, ale to też wynika z tego, że mimo wszystko wtedy internet troszeczkę inaczej działał, był mniej poważny, w internecie wszystko było takie kurwa nijakie, tak. Każdy wszystko miał w piździe, mam wrażenie. I było coś na zasadzie, albo ktoś jest lubiany i wtedy ma rację, albo jest nielubiany i nie ma racji. To jest jedna z nielicznych rzeczy w internecie, która się zmieniła bardzo im plus. Mianowicie na dzień dzisiejszy nie jest najważniejszym, kto jest lubiany. Wiadomo, że też jest to ważne, ale nie jest to najważniejsze. Najważniejszym jest, czy ktoś ma rację. Najważniejszym jest, czy ktoś wygra argumentację słowną i czy ktoś udowodni swoją rację. To jest najważniejsze. Czy jakąś taką 13-letnią, czy iluś dziewczynką się z nią rób, czy coś takiego? I choć w samej wypowiedzi nie pada bezpośrednio ksywka Stewarta, to nagranie to na swoim Twitterze udostępniła Sukanek, a sama Fagata odniosła się do niego, twierdząc, że mówiła to pod wpływem silnych emocji i była wtedy zmanipulowana przez pewną osobę. Podkreśliła też, że jednak się z tego wycofuje i że Stewart nie zrobił nic złego, a Sukanek się na nim mści. Ludzie znaleźli też wypowiedź byłej koleżanki Fagaty, czyli Maszy, która w wywiadzie u żurnalisty powiedziała, że wie, że Stewart jest szantażowany i dlatego nie może wrócić do internetu. No i ludzie zaczęli sobie łączyć kropki do tego. Dobra, powiem tylko tyle. Jeżeli to jest prawdą i Stewart nie może wrócić do internetu, bo jest szantażowany przez kogoś, to dlaczego ta osoba, która szantażuje, nie woli pokazać tych rzeczy i jeżeli to co się insynuuje, jest prawdą, to on i tak by powrotu do internetu nie miał, bo jedyne miejsce, do którego mógłby się udać, to jest więzienie. Gdyby okazało się to prawdą, oczywiście. Więc dla mnie też jest takie troszeczkę to dziwne i zagmatwane. Wiesz o co chodzi? Tak trochę, no nie rozumiem tego. Moim zdaniem ta sukanek, ona w ogóle coś się tworzy w internecie, zaraz zobaczymy. Ona powinna tak naprawdę teraz, jak na nowo ta afera wyszła, odnieść się do tego, czy faktycznie ziomek ma coś na sumieniu, czy wtedy powiedziała takie rzeczy, pomawiając go, bo, nie wiem, czuła się zraniona. Ci osoby, które bardzo dużo wiedzą i one oczywiście mogłyby wszystkie brudy wywlec, ale nic nie powiedzą i nie pokażą żadnych dowodów, albo zasłaniając się tak zwanym NDA-em. Moim zdaniem nie ma żadnej tolerancji do osób, które mówią, że wiedzą, a nie powiedzą. Nie w takiej sprawie, no nie ma tolerancji. Jeżeli jesteś osobą minimalnie przynajmniej inteligentną, i faktycznie wiesz coś o popełnieniu kurwa przestępstwa, to się nie chwalisz tym, że to wiesz. Idioto, jak nie chcesz, żeby to wyszło na światło dzienne, to zamykasz mordę. Tylko nie wiem po co. Ale jeżeli coś wiesz i nie mówisz, mówiąc, że wiesz i nie powiesz, jesteś skończonym dzbanem, który też powinien zostać rozliczony. Albo jeżeli gówno wiesz, ale mówisz, że wiesz i twierdzisz, że jest to prawda, ale nie powiesz, a mówisz tak tylko po to, żeby sobie zasięg podbić, to też jesteś totalną kurwą i na coś takiego nie ma kurwa wybaczenia. No, no bądźmy szczerzy, no to jest pojebane, jak teraz niektóre osoby próbują sobie śmietankę z tego spić poprzez takie hasła. Czyli umową o zachowaniu poufności, która oczywiście nie ma zastosowania w przypadku, kiedy ktoś popełnia przestępstwo, albo po prostu nie przedstawiają żadnych dowodów, tylko rzucają sobie oskarżenia w eter. Sergiusz mówi, że ona była z tym na policji, ale ofiara się nie zgłosiła, więc nie mogli nic zrobić i tak to się zakończyło. Czy to jest głupie? Nie wiem. Dla mnie te tematy, które ostatnio pojawiają się w internecie, to już jest za mocne, bo albo mamy wyciąganie jakiś prywat, albo mamy jakieś mega grube pomówienia, ale takie naprawdę tak kurwa grube, że głowa pęka, nie wiem, jeden pomawia, że jakimś dziewczynom tabletki gwałtu wrzuca do drinka, drugi pomawia o to, że jakąś dziewczynę kurwa ktoś krzywdzi, trzeci pomawia o to, że jakaś dziewczyna jest ruchana kurwa na nieświadomce, czwarty mówi, że to się z pedofilem, kurwa mać. Naprawdę ten internet zrobił się o zgroz, zrobił się takim kurwa depresyjnym miejscem w ostatnim czasie, że to jest pojebane. I tak samo pojebanym jest... Nie no kurwa, chore to jest.
Tylko, że wiecie, no nadal mówimy o tym, że nie ma dowodów. No kurwa, zrozumcie jedną rzecz. W chuju to mam, że ktoś powiedział, że coś wie. W piździe to mam. Ja też mogę powiedzieć, że wiem, kurwa, że istnieją kosmici, bo nawet jeden mnie w dupę wyruchał. I powiem wam, że jedynym dowodem na to są moje słowa. No i co, kurwa, i uwierzysz mi, że mnie kosmita w dupę jebał? No, zrozum, kurwa, nie ma dowoda, nie ma postępowania karnego, nie możemy nazywać kogoś, kurwa, pedofilem, koniec, kropka. I ja nie mówię, że gość, kurwa, jest niewinny, bo ja nie wiem. Ale jest w Polsce takie prawo, kurwa, jest domniemanie niewinności. Dopóki ktoś nie zostanie skazany, nie można, kurwa, go skazywać od tak. W momencie, kiedy ta sprawa zaczęła robić się głośna, do mnie prywatnie też zaczęli odzywać się ludzie, którzy rzekomo mieli mieć z nieaktywnym już na YouTubie Stu tego typu doświadczenia. Hej, śledzisz obecną dramę ze Stu? Zastanawiam się, czy nie odezwać się w tym temacie, bo też jestem jedną z pokrzywdzonych w tamtych czasach. I to do tego stopnia, że przez parę osób miałam próby w wieku 14-15 lat. Nie co, wiem, czy... Co? Do tego... Też jestem jedną z pokrzywdzonych w tamtych czasach i do tego stopnia, że przez parę osób miałem próby samobójcze w wieku 14-15 lat. Kurde, i moim zdaniem też jest to problematyczne. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle. No ale patrzcie, bo Gimper w tym momencie udostępnia takie screeny. Ale Gimper też nie wie, czy ta osoba, która na to napisała, faktycznie pisze prawdę, czy bejtuje w jakiś sposób na przykład. Też nie wie tego, czy ta osoba po prostu nie próbuje kogoś pomówić, czy wybić się na fali tego, że to, ten temat stał się jakiś taki popularny i rozmuchany. Stopnia, że przez parę osób miałam próby z***cze w wieku 14-15 lat. Nie wiem, czy nadszedł czas na opowiedzenie swojej historii, czy lepiej się nie wychylać. Danych osobowych tej osoby oczywiście nie zdradzam, ponieważ poprosiła mnie o anonimowość. Natomiast otrzymałem od niej mnóstwo screenów rzekomych rozmów z Stuartem pochodzących z 2014 roku, które wyglądają dosyć niepokojąco. Zweryfikowałem wiek tej dziewczyny i rzeczywiście miała wtedy 14 lat. Niektóre wiadomości wyglądają na dosyć obrzydliwe. Natomiast nauczony doświadczeniem moich kolegów po fachu, najpierw zamierzam spotkać się z tą osobą na żywo i poproszę, że... Okej, w ten sposób. Żeby przy mnie zalogowała się na komunikator, z którego rzekomo mają pochodzić, żebym mógł zweryfikować ich autentyczność i to, czy rzeczywiście zostały nadane przez osobę, przez którą ta pani twierdzi, że zostały nadane. Zastanawiam się też, czy aby na pewno w wypadku potwierdzenia autentyczności tych screenów powinny one zostać wrzucone na YouTube'a, bo rozmawiamy o sprawach na tyle delikatnych i poważnych, że być może lepiej załatwić to prywatnie i przy wsparciu niektórych instytucji, które tego typu sprawami powinny się zająć. W strefie publicznej póki co natomiast mamy bardzo dużo plotek, oskarżeń, domniemań, a jak na lekarstwo, konkretów i dowodów. Co jest o tyle ciekawe, że ta sprawa nie jest nowa. Ten temat był wielokrotnie poruszany wcześniej. Choć co ciekawe, na przestrzeni lat niektórzy ludzie... Nitro mówił, że jest to osoba, która 5-6 lat temu kręciła się nawet na tym spiku w waszym gronie. W naszym gronie? Co ty pierdolisz? Powiem tylko tak... Jest, mi na myśl przychodzi tylko jedna osoba, bo to jak, od kiedy ja jestem na TeamSpeaku, jedna dziewczyna tylko siedziała na TS-ie czasami. No nie będę personaliami rzucał, ale tylko jedna laska, ale wątpię, nie no, wątpię, bo ktoś by o tym powiedział, no wątpię. Aha, w 2014 roku mówił, no to stary. No to jeżeli w 2014 roku, no to ja nie wiem, kto to jest, bo ja wtedy ich nie znałem nawet. Ja nie byłem na TeamSpeaku w takim okresie. Jak ja byłem na TeamSpeaku, to był rok 2018. Więc no nie, no to się pomyliło, panie kolego. I jak byłem w 2018 roku, tylko jedna dziewczyna z nami na TeamSpeaku siedziała. Czasami z nią w jakąś grę zagraliśmy, ale zazwyczaj to na off-streamie gadaliśmy. To była taka koleżanka Sergiusza i Sandry. Ja się z nią widziałem raz w życiu na evencie, jak na Fejma kiedyś z chłopakiem przyjechała. Dlatego o niej pomyślałem, ale to na pewno nie. Ona też była pełnoletnia. Zmieni... W kręgu pompa team mówił. No okej, okay, no być może. Słuchaj, ja też nie wiem, czy brać na poważnie wasze słowa. Musiałbym z Sergiuszem pogadać. Ili chyba na jej temat zdanie. Po kolei.
W listopadzie 2019... Możemy shota obejrzeć z Sergiusza, no. ...tego roku Sukanek publikuje film zatytułowany Koniec przyjaźni, w którym opowiada, że była toksycznie zakochana w Stewarcie Bartonie. Powiedziała wręcz, że była silnie uzależniona od miłości do niego, a Stewarta określiła jako dobrą i kochaną osobę, jednak z problemami i że Stew powinien pójść na terapię. Stewart na ten film odpowiedział na swoim Insta Stories. Na tych storkach powiedział, że nie zamierza się ją dzielić swoim życiem prywatnym. Nie chciał, żeby Justyna to robiła, ale rozumie to, że być może miała ona taką potrzebę, natomiast on nie zamierza się w tę dyskusję angażować i nie chciałby, żeby ludzie żyli jego życiem prywatnym. Szczególnie, że na następny dzień miał zaplanowaną publikację swojego pierwszego filmu z nową dziewczyną, Agatą Fong. Teraz możecie poznać w końcu po tylu czasu moją dziewczynę. Ej, jest. Macie Instagram tutaj. Obejrzysz to po tym filmie. Czy chcieli followować czy coś? Kilka miesięcy później, w kwietniu 2020 roku, Fagata przeprowadza zapłakanego live'a, w którym kreuje Stew na coś między potworem a psychopatą. Miał problemy bardzo duże psychiczne i musiałam być w szpitalu i tyle przeszłam, serio płakałam cały czas, tak mnie to bolało i prawie umarłam. A zaledwie miesiąc później, w maju 2020, Sukanek dodaje... Fajnie Gimper to przedstawił z datami. Film Sukanek, potem 5 miesięcy później live Fagaty i story Sukanek miesiąc potem. Również emocjonalne storki, w którym zarzuca Stewartowi skrzywdzenie niepełnoletniej osoby oraz zarzeka się, że nie dopuści, by był osobą publiczną. Tym, co ludzi najbardziej w tym temacie grzeje, jest fakt, że mniej więcej w okresie publikacji tych storiesów przez panią Sukanek pojawił się też w internecie ostatni film Stewarta, po którym ten odszedł z internetu. Zapis jej Insta Stories pochodzi z 29 maja 2020, a ostatni film Stewarta... Ja nie dziwię się, że ludzie tak bardzo grzebią w tym i doszukują się drugiego dna, no bo faktycznie chwilę po tym Stewart decyduje się przestać publikować treści w internecie, więc jest to podejrzane, nie? On wtedy chyba, jak ja dobrze pamiętam, bo to był moment, kiedy Team X mniej więcej powstawał, to on wtedy powiedział chyba, że on ma problemy psychiczne i on sobie nie radzi, chyba dobrze kojarzy coś takiego. I że on nie chce być w przestrzeni internetowej. Był wrzucony zaledwie 2 dni wcześniej. Od tamtego czasu temat regularnie wracał i był komentowany. W lutym 2021 Sylwester Wardęga na swoim livestreamie skomentował jej Insta Stories, powątpiewając w wiarygodność tego, co mówi. Nie dziwię się, że powątpiewa w wiarygodność tego, co mówi, bo to są słowa bez żadnych dowodów. To jeżeli na ten moment, nie wiem, dzisiaj czy jutro wrzuca Insta Stories Natalia i mówi, że jestem złym człowiekiem, bo w jej obecności zgwałciłem psa. Normalnie ona sobie weszła do pokoju, a ja ruchałem psa w dupę, trzymając go za gardło, tak że uciec nie mógł. I ktoś powie, no Rafał to zły człowiek i gwałci zwierzęta. No kurwa, no gdzie jest jakikolwiek dowód? Wiesz o co chodzi? No ja uważam, że nie można na słowo ludziom wierzyć i nie można kogoś przedwcześnie kurwa skazywać. I prosząc o przedstawienie dowodów. Natomiast... Ja specjalnie taki dałem przykład kurwa skrajnie dziwny i głupi, no bo uważam, że absurdalnym jest uwierzenie komuś w tak mocnych zarzutach na słowo. Z drugiej strony, zadając dosyć ciekawe pytanie. Albo mówisz, kto jest tym pilem, jeśli płaczesz i tak dalej, albo wymyśliłaś tą sytuację. Czy jest jakiś youtuber, który ostatnio zniknął? Jakoś tak od jakichś kilku miesięcy nie nagrywa? Miesiąc później dochodzi do dramy między Sukanek a Marcinem Dubielem, w której to, bardzo istotne, Marcin Dubiel informuje, że Sukanek posądza Stewarta rzeczy, których nie zrobił, a także, że zgłaszała go na policję. I jeżeli to, co pisze Marcin Dubiel, jest prawdą i sprawa została zgłoszona... Ty, a mi się wydaje, że tak zupełnie szczerze, zważywszy na to, że Gimper wyciągnął te wiadomości między Dubielem a Sukanek, to ja uważam, że Marcina obowiązkiem jest w tym momencie mimo wszystko odnieść się do tego i sprostować, czy faktycznie taka sprawa była na policji. I mimo, że nie jest to temat, który dotyczy bezpośrednio Dubiela, tylko to temat, który dotyczy Stewarta, no to jednak zabrał gość w tej sprawie, przedstawił coś istotnego w tej sprawie, więc moim zdaniem powinien teraz to sprostować po czasie.
pokonana polityka. To jest jego kurwa taki moralny obowiązek, uważam. Bo to on zdecydował się opublikować takie słowa, nie? I nic z tego nie wyniknęło, to może to wskazywać na brak jakichkolwiek dowodów będących w posiadaniu pani Sukanek i na to, że być może jej słowa są tylko i wyłącznie pomówieniami. Co? No dobra, tylko skoro była sprawa na policję, to dlaczego się rozeszła? Czyli nie było dowodów, tak? Zresztą dwa miesiące później, w maju 2021, również komentował Sylwester Wardęga, ponownie poddając pod wątpliwość wersję wydarzeń Sukanek. Nagrywa Instastory, że jakiś jej znajomy krzywdzi dzieci, krzywdzi osoby, nie wiem w jakim wieku, 12, 13... Nie było sobie poszkodowanej. A to nie jest tak, że taki czyn jest ścigany mimo braku zgłoszenia ze strony osoby poszkodowanej? To nie jest tak, że organy ścigania wtedy same zgłaszają się do osoby, która zostanie wskazana jako osoba poszkodowana? Nie wiem, no pytam, nie? Ofiara musi osobiście się zgłosić, aha. No dobra, no ale rozumiem, że w tym filmie Gimper zainsynuował, że osoba, która się do niego odezwała, jest potencjalnie właśnie tą ofiarą, tak? Nie była wskazana osoba. To tym bardziej jest zagmatwane. To skąd ta Sukanek wiedziała o takich rzeczach, ale jednocześnie nie wiedziała, jakiej dziewczyny to dotyczy? Nie wiem. Dziwne jest to wszystko w chuj i mega depresyjne. Na policję, dziewczynko, a nie nagrywasz Instastory. Ja tego w chuj nie rozumiem. Ta Sukanek mówiła coś tam, że ta osoba, która krzywdzi małe dzieci, musi zniknąć z internetu. No i zniknął z internetu, nie? Ja to nic nie sugeruję, ale ja muszę pogrzebać nad tą sprawą. Laska próbuje na castingu, nie udaje jej się. Nagle pisze do jakiegoś youtubera, który ją wybija, występuje u niego na filmach. Później oskarża go publicznie o... On się wybrania na policji, jeżeli wierzyć to, co powiedział, napisał Dubiel, że sprawa była gdzieś tam na policji i się okazały fałszywe oskarżenia. No chyba, że tego nie było zgłaszanego na policję, to wtedy się zastanawiam. Ej, powiem wam tylko tyle, nie? Hipotetycznie, jeżeli by się okazało, że faktycznie takie rzeczy miały miejsce, hipotetycznie, i policja nic w tym kierunku nie zrobiła, bo być może nie mogła, nie znam procedur, i okazuje się, że po latach społeczność internetowa, bo to społeczność, nie influencerzy, bo to społeczność tak naprawdę tutaj najbardziej kurwa zaczyna kopać i motywuje poszczególnych influencerów do jakiegoś śledztwa. Jakby się okazało, że to internet zrobił śledztwo, przeprowadził śledztwo, które skończyło się pozytywnie, to ja bym stwierdził, że żyjemy w symulacji, nie? Że to jest kurwa niemożliwe. Że to jest kurwa niebywałe. Dlaczego nie było zgłoszonego na policję tego? I ktoś zapyta, czemu to właśnie zdanie Sylwestra Wardęgi na temat tej sprawy jest takie istotne? Ano dlatego, że to od jego wypowiedzi... No tak, no teraz rozumiem, dlaczego to Gimper rzucił. No w tym kontekście ma to olbrzymie znaczenie, tak? Najpierw Wardęga poddawał to pod wątpliwość, później Wardęga stwierdził, że trzeba w tym pokopać, trzeba się dokopać do prawdy. No i finalnie ostatnio Wardęga stwierdził, że trzeba łączyć kropki i zasugerował, że coś może być na rzeczy. Więc ciekawe. Wiedzi na temat tego, że internet nie łączy kropek, zaczęła się teraz ta cała imba. I tak jak wcześniej wypowiadał się o tym bardzo, bardzo sceptycznie, tak teraz w swoich wypowiedziach zdaje się sugerować, że gdzieś pod spodem jest tajemnica, którą należy odkryć i teraz tylko czekajmy, aż ktoś ją sypnie. I jest to zgoła inna narracja niż wcześniej. Jeszcze we wrześniu 2021 podczas Cage'a wypływa info na temat tego, że Stu w okolicach tej całej akcji był w psychiatryku i jeżeli wierzyć słowom Marcin... Mi się wydaje, bo ja widzę, że teraz dużo osób ma gdzieś tam złą krew wobec Wardęgi, że coś powiedział, zainsynuował coś, a potem dalej z tym nic nie robi. Ja bym się wstrzymał z takimi oskarżeniami, widzowie. Dlatego, że jeżeli być może, po prostu taką sytuację, że może Wardęga pod wpływem emocji cokolwiek powiedział, może coś wie i może kurwa dłubie w tym temacie. No to też trzeba się wstrzymać z takim werdyktem i osądem, bo nie wiecie, tak? Nie wiemy. Też nie wiem. Więc uważam, że też takie teraz te negatywne hasła w stronę Wardęgi od niektórych ludzi są przedwczesne.
Cina Dubiela. I był jeden case, który rzeczywiście sprawił, że steward nie wiedział, co się dzieje i nie był w stanie zrozumieć, czemu ktoś mu chce zrobić taką krzywdę, mimo że jest niewinny. Miesiąc później, czyli w październiku, Sukanek wrzuca do internetu głosówki, fagaty, które słyszeliśmy już wcześniej na temat podejrzeń odnośnie uprawiania przez Stius 13-latką i wtedy też odniosła się do tego na Twitterze. Gdzieś... A może ja sobie burgera zamówię? Kto uważa, że powinienem zamówić burgera, pisze jeden. Pół internetu wiedziało, ale widzisz, ja nie rozumiem, skąd się takie hasła pojawiają tak zupełnie poważnie. Skąd wy macie takie, niektórzy, przeświadczenia, że ktoś wiedział, ale nie powiedział, jakiś wielki spisek. Znaczy inaczej, być może, bo ja nie twierdzę, że nie masz racji zero-jedynkowo, bo być może masz częściowo rację. Być może są ludzie, którzy coś wiedzieli, czy coś wiedzą, jeżeli to się stanę rzeczy faktycznie, i nie mówią. Bo są czy byli powiązani biznesowo, bądź ewentualnie coś zawdzięczają i nie chcą komuś teraz, wiecie, przeszkodzić w życiu. Natomiast no, życie tak jest skonstruowane, że zazwyczaj prędzej czy później, jeżeli to się z prawdą, to wychodzi to na jaw. I prędzej czy później pukają do drzwi konsekwencje. Więc jeśli jesteś na rzeczy... i tak dużo osób już zaczęło w tym kopać, to na 100% się dowiemy, jaka jest prawda. Wystarczy tylko poczekać i dlatego ja z tego miejsca raz jeszcze prosiłbym was o to, żebyście nie wyciągali powszechnie, nie wyciągali przedwcześnie pochopnych wniosków w ocenie zarówno stewarda, jak i innych ludzi, takich jak na przykład Wardęga, bo niektórzy insynuują, że Wardęga coś wie, nie chce powiedzieć, bla, bla, bla. Nie wiecie tego. Nie wiecie. Poczekajcie, nie wyciągajmy pochopnych wniosków, zobaczmy, jak temat się rozwinie. Jeżeli dużo osób jest w to zaangażowanych, to na pewno się kurwa do prawdy prędzej czy później dokopią. I dowiemy się, czy było to pomówienie, czy było to faktem. Bo uważam, że naprawdę temat jest na tyle kurwa delikatny, że przedwczesne rzucanie oskarżeniami jest mega, mega, mega chujowe. Gdzieś po drodze w lipcu zeszłego roku Masza wypowiedziała się u żurnalisty na temat tych rzekomych szantaży kierowanych w stronę Stu i tak naprawdę tyle jakichkolwiek konkretów w tej sprawie. Kiedy temat został ruszony w programie Fame, Fagata stwierdziła, że nie chce się wypowiadać, a jedyne poszlaki w tej sprawie... No popatrzcie, ja wam powiem jedną rzecz. Ostatnio, dzisiaj zobaczyłem jeden mem i skłamałbym, gdybym powiedział, że ten mem nie jest zabawny, bo jest zabawny. Jest zabawny, ale postaram się go znaleźć. To był taki mem z ECPU Polska i stewardem, gdzie ktoś sobie kurwa głos podłożył. Na Twitterze to gdzieś widziałem, nie pamiętam u kogo. I czy jest to zabawne? Tak, jest to zabawne. Może być to zabawne dla odbiorcy, który gdzieś sobie na to patrzy z boku. Na zasadzie hehe, ale śmieszne, ale fajny fragment ktoś wybrał, ale podłożone, wygląda nawet na reel, nie? Hehe, śmieszne. Ale teraz sobie pomyślcie, jak się może czuć gość, który widnieje na tym nagraniu, gdyby się okazało, że on niczego złego nie zrobił i ktoś sobie kurwa wymyślił taką historię. Pomyślcie pod tym kątem też. Więc jak mówię, na spokojnie, powolutku, w takich kwestiach lepiej się mimo wszystko gdzieś tam wstrzymać z werdyktem, bo to już to serio, no to są w kurwę grube oskarżenia. I możecie mi wierzyć na słowo z jedną rzeczą. Jeżeli okaże się, że to prawdą, że jest to prawdą, to nigdy nie powiem kurwa nic pozytywnego. Natomiast uważam, że najpierw trzeba kogoś skazać, a przede wszystkim zanim skazać, to w ogóle zobaczyć dowody, a nie stwierdzić tak, bo tak, mi się wydaje. Prawie zdaje się podrzucać Sylwester Wardęga, który coś wie, ale nie powie. A Fagata twierdzi, że wynika to z tego, że Wardęga jest na nią zły, bo ta pogodziła się z Amadeuszem Ferrarim. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy to, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, jest wystarczające, by wydać wyrok na... Nie jest to wystarczające, natomiast jest to na tyle zastanawiające, że tak dużo osób jest z tym powiązanych, że tak dużo osób coś mówi, jest to na tyle podejrzane, że tak dużo osób się wypowiada, że ja rozumiem, że są bardzo logiczne przesłanki do tego, żeby chcieć tę sprawę zbadać. Bo gdyby to była jedna osoba, okej, można to olać. Dwie osoby, okej, zmowa. Ale jeżeli po kolei jakieś się pojawiają postaci, które twierdzą, że coś wiedzą,
no to wątpię, że jest to kurwa przypadkiem, więc faktycznie trzeba grzebać. I pytanie brzmi, co wiedzą? Trzeba grzebać. Na Stewarta Bartona i określić go tak, jak określiła go jego była sukanek na swoim Insta Stories. Moim zdaniem nie. Nie tylko dlatego, że dowodów jest zbyt mało, ale też dlatego, że są to sprawy na tyle poważne, że to nie my na YouTubie powinniśmy w tej sprawie wydawać jakikolwiek wyrok. Wróćmy do case'u Leksia, który został niesłusznie przez internet osądzony i wyciągnijmy z tego jakieś wnioski. Szczególnie, że bardzo istotnym faktem, który często pomijany jest, kiedy rozmawiamy o tej sytuacji związanej ze zniknięciem Stu, jest fakt, iż YouTuber wielokrotnie informował o złym stanie zdrowia jego mamy w związku z chorobą, której wyjeżdża do Anglii i bardzo mocno chce teraz skupić się na życiu rodzinnym i poświęceniu rodzicielce czasu. Może się więc okazać, że przyczyna jego zniknięcia jest bardziej prozaiczna, niż by się wszystkim wydawało. Jeżeli kogoś możemy z tej sytuacji rozliczać, to potencjalnych influencerów, którzy, jeżeli wiedzą o czymś, co miało miejsce i było to niezgodne z prawem i realnie jakaś osoba została skrzywdzona i te osoby o tym wiedzą. Ale milczą, to tak, to prawda. Ale jeżeli wiedzą na zasadzie, że pewne poszlaki dostali i sami teraz łączą kropki i chcą to wszystko pozbierać do kupy i opublikować, wrzucić, pokazać czy powiadomić być może odpowiednie służby, to też uważam, że warto byłoby się wstrzymać. Ale jeżeli faktycznie są influencerzy, którzy mówią tylko wiemy, ale nie powiemy, to jest to kurwa tak pojebane, że nawet nie trzeba tego komentować. Jest to chore. Nie mówią o tym. Tym samym, kryjąc osobę, która potencjalnie zrobiła coś złego, to ich możemy z tego rozliczyć. Moim zdaniem również tego typu wypowiedzi typu no bo coś tam jest w tle, bardzo grubego, wszyscy wiedzą, ale ja nie pokażę dowodów, niech się ludzie dokopią i sobie połączą kropki, też jest co najmniej średnie. Miejmy nadzieję, że w niedługiej przyszłości ta sprawa zostanie jednoznacznie... Jeżeli Wardęgal coś mnie osobiście udowodnił, to udowodnił mi to, że jest gościem, który potrafi zrobić dobry research i raczej jest gościem, który nie robi falstartu. Więc ja wierzę, że jeżeli takie słowa gdzieś tam na live wypowiedział, to mimo wszystko zbiera sobie jakąś być może w cudzysłowie teczuszkę, bądź być może dowiedział się o czymś i właśnie załatwi to być może poza internetem. Nie wiem. Natomiast tak jak mówię, ja wcześniej nie oceniałbym wszystkich osób z tym powiązanych, jakkolwiek. Natomiast sama ta sprawa jest dla mnie popierdolona, ale to tak popierdolona do granic absurdu wręcz.